Ogarniemy się. Daj narzędzia! Zdawało ci się. Sprawdzaj się dalej. Już! Nie, odpuśćcie, on tam jest. Ruchy tu. Okej, okay, teraz na pewno było tam słychać Die Hardmana. Hej, cześć siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Żak. Jesteś tam sam? Sprawdź terminal i przyjmij zlecenie. Inaczej nie wykonasz roboty. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy w Death Stranding. Kontynuujemy naszą przeprawę przez 9 rozdział fabularny. Dostawa klucza aktywacyjnego do sieci. Okej, czyli idziemy już bezpośrednio do granicznego. No, tylko pewnie będzie od chuja wynurzonych w całej okolicy. Na szczęście mam broń przeciwko nim. To tu, Sam. Węzeł graniczny. Ostatni element układanki. Tym razem Cupid nie wystarczy, by nawiązać połączenie. Będziesz potrzebował klucza aktywacyjnego do sieci. Ukryliśmy go w obawie przed atakiem terrorystów. Kurzył się w centrum dystrybucji. Aż do teraz. Znajdź go w terminalu i zabierz do węzła granicznego. Na szczęście zautomatyzowane systemy w centrum dalej działają. Gdy tylko wprowadzisz klucz, nastąpi automatyczne połączenie z siecią. Posłuchaj, Sam. Klucz ma unikalny identyfikator. Jeśli coś mu się stanie, nie będziesz mógł wydrukować nowego. Jest tylko jeden, niezastąpiony. I na Boga, pod żadnym pozorem go nie zgub, ani nie zniszcz. Rozumiesz, Sam? Tej jednej dostawy nie wolno ci spierdolić. Liczymy na ciebie. Chłopie, jeszcze ani jednej dostawy nie spierdoliłem. Granatnik ze zdalną detonacją. Wystrzeliwuje wybuchowe pociski. Jak pewnie zgadłeś. Dostępne są różne rodzaje pocisków, w zależności od potrzeb. I tak, pociski te są detonowane zdalnie w wybranej przez ciebie chwili. Okej, no mogę sobie jeden taki wziąć. Jak to wygląda z moimi broniami? Mam tak, jeden granatnik zwykły, jeden z zdalną detonacją, jedną wyrzutnię. Chyba tą granatów mam trochę. Dobra, karabin sobie mogę jeden też zrobić, tak w razie W. Pistolet na wynurzonych. O, to się raczej nie przyda. No i bagażnik też. Dobra. Bierzemy to wszystko. Klucz aktywacji do sieci. Czemu to wygląda jak Eudek? Intrygujący. Ty. Kurde, mogę sobie tą nałożyć. Może czemu ja to mogę nałożyć tylko i wyłącznie w tej kwaterze? Bo nie nałożyć na tą. Wiecie, tą pokrywę ochronną. Trochę przed temporalem i tak dalej. Ale z ciekawości to mnie gdzieś w ogóle prowadzi? Właśnie, po co? Znaczy w ogóle prowadzi. Że gdzieś połączy, to o to mi bardziej chodzi. Dobra, let's go. Ale jak pamiętacie... Zapewne pamiętacie... O właśnie, i zaczynasz. Była wcześniej informacja, że jest cholery wynurzonych w tym obszarze, no i... Oczywiście nie było to kłamstwem. Żeby rakietnicy nie marnować na takich byle pierdołków, to wezmę sobie zwykły granatnik. Mam tylko nadzieję, że ta amunicja nie jest granatników współdzielona. W sensie wiecie, że to jest 20 pocisków dla każdego granatnika. A nie tylko dla jednego, a nie dla ogólnie dla granatników.
Hoka stęka. Co? Kiks się zaś pojawi? The fuck? Okej, nie Hicks. Ej! Zajebiście! O! O, okej. Dobra, good to know, że... Kucha! Ją łańcuchowo! Reagują na dźwięki też. No, ale dobra, na szczęście wchodzą w chmurkę krwi, to się same wykonują. Dobra, z ciekawości. Namierzyłoby mnie teraz wszystkie. Nie granatnik, wyrzutnie. Dobra, mam namierzone 5 celów. I teraz czy wystrzelę jeden pocisk, który się rozszczepi na 5 takich małych, czy poleci 5 rakiet? Okej, okay, jeden pocisk, który się rozszczepia. Ej, to ta wyrzutę może tu być o wiele lepsza. Dobra. Idziemy w takim razie. Okay. To mi pokazało, że jest prawie zniszczony egzoszkielet wzmacniający, skoro ja tego egzoszkielet przy sobie nie mam. Dobra. Dobra, mam. A nie, no, raczej nie. Dobra. Naprawdę, gratulacje idiota. Jeszcze jakieś genialne pomysły? Gdzie konkretnie? Mam przed siebie. Zabijane. Aha, to... Zajebiście on ktoś postawił, naprawdę. Już wolę chyba po drabinę. Jednak! Ja, no to było bardzo inteligentne, nie? To już wolę drabinę. Po czym skaczę prosto na... prosto w dół! Jak kędożony idiota, którym jest. Nie dość, zużywam kolejne ilości krwi, to jeszcze marnuję te. Marnuję jeszcze strzał. Dobra, fajnie by było znaleźć jakieś worki z krwią, nie powiem. Już ten jeden za chwilę będzie pusty. Jezu, w ostatniej chwili się zorientowałem, że one tutaj są, nie? Oczywiście wariujący od Radek to mi totalnie nic nie powiedział. Ja trochę tych kryptobiotów. Wystarczy, znaczy ja potem przejdę, chyba tak. Dobra, więc idziemy dalej. Mam szczerą nadzieję, że Fragile będzie mogła mnie stąd zabrać, nie? Jak podłączę ten. Jasne, pewnie, jeszcze zwykły mi tu brakuje. Jest ta chmurka? What? Co są tacy złotawni? Można złoć tego bardziej piralni bardziej. Kolejna bezpieczna chmurka. Teraz tak, ten granatnik upuść. Nie potrzebuję takiego. I zdany dla nas, dobra. Na szczęście są to totalnie osobne. Są to osobne rodzaje amunicji. To mi się podoba. Teraz bardziej do przodu. Gratulacje, naprawdę, zaraz lepiej ci idzie na pole.
jeszcze Lu trochę uspokoić. Ja cię mogę? Tak, mogę, dobra. Spokojnie, pójdzie zaraz wyżej. Tylko wiadomo, przez to, że są tutaj wynurzeni, no to nie idzie to zbyt szybko. Wiecie, wolę tak na wszelki wypadek to zrobić, żeby uniknąć tej całej autotoksemii. A niestety, jako iż rozdział nazywa się Higgs i będziemy walczyli z samym Higgsem, zapewne na końcu tego rozdziału, no to też pewnie skończy na tym, że on sobie przyzwie jednego z jakichś wynurzonych, jak to miał w zwyczaju, no to tyle będzie rozpierdolone. Omijamy szerokim łukiem. Już cyk. Cyk, kurka. Gdzie? No jak? Przecież powinien być, kurde, ten. No właśnie, no ty zginął, to czemu ci mnie teraz ścigają? Znaczy, zginął to was dużo powiedziane. No słabi po prostu. Okej, dobra, wylazłem stamtąd, tyle dobrego. To... Gida! Odłączamy to gówno. Zobaczymy, co z tego wyniknie. No z oczywiście ewentualną walką. Dane zgodne. Witaj, sam Porter Bridges. Dobra, mogę też przetworzyć? Nie, jeszcze nie. Dobra, aktywuj to. Zresztą to wygląda jak audek normalnie, nie? No to jak ta kapsuła z audekiem. Hej, a czemu ma taki ten... Była uszkodzona, widzieliście? Poklejone to było. Potwierdzono prawidłowy klucz aktywacyjny. Łączenie z siecią węzłową. Ty, no chyba, że to nie był... Po prostu wiecie, to... Poklejki dookoła. Ocena A. W dupie ma tę ocenę, kurwa! 47%. No, przez ten temporal, nie? No dobra. Tutaj i tak paczki nie będą dostarczane, więc... Plus to jest fabularne, więc to się aż tak nie liczy. Dobra, na bank nie będę mógł sobie po prostu odpocząć w kwaterze. Ale być może będę chociaż w stanie sobie wytworzyć nowe bronie. I kurde, powiem wam, że liczyłem, że naprawdę będzie ten. Że ta detonacja jakoś bardziej mi przypasuje, zdalna, no ale niestety jest trochę do bani. Dobra, przepustowość łączny 1000, super, graniczne łącza. Wyrzutnia czterorakietowa! Ciekawe dlaczego, nie? Dostaje akurat taki blueprint. Udało się, Elsa. Sieć chiralna łączy teraz cały kontynent. Naród znowu jest jednością. Odrodził się jako miasta Zjednoczone Ameryki. Choćbyśmy mieli paść ofiarą terrorystów czy innego wroga, sieć przetrwa. Nawet jeśli stracimy któryś z węzłów. Wszystko przechodzi teraz przez plażę. Dzięki niej już zawsze. Będziemy razem. Ale to nie koniec pracy. Masz do wykonania jeszcze jedno zadanie. Naród potrzebuje nowego przywódcy. Tylko jedna osoba może zastąpić na tym stanowisku Bridget Strand. Kobieta, w której żyłach płynie jej dziedzictwo. Amelie jest gdzieś tam i potrzebuje twojej pomocy. Sprowadź ją do nas. I koniecznie wypatruj Higgsa. Może właśnie w tej chwili ją namierza. Teraz, kiedy podłączyliśmy węzeł graniczny, powinna się niedługo wybrać do twojej kwatery. Udaj się tam i czekaj. Okej, czyli jednak wejdziemy do kwatery. Super, pomijamy to wejście. To też pomijamy.
I dobra, mamy. Słyszę plażę. O, jak raz jesteśmy. Jak raz jesteśmy ubrani. Na tej plaży. Przyszedłeś. Wiedziałam. Sam to ja. Amelie? The fuck? Muszę ci coś powiedzieć. Jestem czynnikiem zagłady. Okej, no to już było wiadome. Dobra, ej, wait the fucking minute. To jest jakaś kolejna wizja przez Dooms? Czy to jest sugestia, że Higgs cały czas robił nas w chuja? Kontakt nieuchronny. Zalecane przygotowanie do walki. Powtarzam, kontakt z nieznaną jednostką nieuchronny. Zajebiście. Dobra. To ja bym tutaj poprosił na szybciutko pokrywę. Czego ci brakuje? A, kryształów nie masz? Zajebiście. Dobra, spierdalaj. Stajemy nas przez tego kolor. Dobra, wychodzimy. Dobra, wiadomości. Dobijają się do niego. Stężenie Hirala gwałtownie rośnie. Kontakt nieuchronny. Zalecane przygotowanie do walki. Stężenie Hirala... Kurwa, nie, jak on mi jeszcze... Powiedz mi, jak on teraz to jest prowadzi, kurwa, Cliffa, nie? To mi coś pierdolnie. Drużyna czterorakietowa. Hematorakiety. Okej, okay, poproszę. I to stworzyć. Naplery. Wyrzutnia wielorakietowa. Amunicja jest uzupełniona, więc to akurat dobrze. Dobra, jeszcze bym sobie zwykłe granatniki stworzył, tylko potrzebuję najpierw zamienić sobie tego. Czy zamienić? Potrzebuję wypierdolić te granatniki właśnie ze zdalną detonacją. Ma to granat na zamówienie, to się przyda. Dwa, trzy worki z krwią też do przetworzenia. Kryształy chiralne dorzucimy, żeby były max. Terenowy. Ale ma to wzmacniające, to wypierdalaj! Kurde, miałem to wyjebać, kurde, nie, musiałem go nie zauważyć. I tutaj jeden worek z krwią. Dobra. Dobra, tej co? Wzmacniający jeszcze, dobra, tutaj cyk. Przetwarzamy. Tak, super. Ale serio, mogliby zmienić to zdjęcie, naprawdę. Może widziałem, po trzecim razie jak je zauważyłem, to już mi zaczął mnie wkurwiać, nie? Nie przetwarzamy. Tu, worek z krwią. Tworzymy jeden, bo jeden mamy w szafce. Dobra, do kieszonki. Otwórz. Do kieszonki. Dobra. Let's go w takim razie. Bo coś mi się wydaje, że... Przyda się nam któreś z tych wyrzutów, to weźmy taką wielorakietową. Zobaczmy, co z tego przyjdzie. Tylko błagam, niech tu nie będzie klipa, okej? Okay?
jest, kurwa. Dobra, ej, Cliff, wiesz co, chodź tu może ty. Cliff, weź, chodź, chodź w tej plaży, chodź na pierdalę, błagam cię. Co to kurwa jest? Ja pierdolę. Dałeś mi wszystko, czego potrzebowałem. Gotową sieć chiralną, łączącą całą Amerykę przez wszystkie te sprytne węzełki. Cały świat trzymam w dłoni. Mieliśmy 5 masowych wymierań, a każde za sprawą czynnika zagłady. A teraz czas na 6. Nie mówimy o wymarciu kilkudziesięciu gatunków, nie. To będzie prawdziwa masakra. Antymateria wynurzonych położy kres wszelkiemu życiu. I dojdzie do tego dzięki twojej pomocy. W końcu nas zjednoczysz. Co ty na to? Chodź! Oto twój oprawca. Plaże ludzkości w jeden brzeg. A wtedy nadejdzie zagłada, jakiej nie było. What? Większa od poprzednich. Ostatnia. Taki jest mój cel. I teraz pytanie, że on mówi to serio, czy to Higgs każe jej to gada? Co on ci zrobił? Ostatnie wdarcie dla niego istnieje. Pierwsze było zaledwie preludium. Nie mów, że nadal nie rozumiesz. We, Dooms, ludzie jak my, to wszystko przez nią. Dręczące nas koszmary. Wizję nieuniknionej przyszłości. Brzmi znajomo? Szczęśliwego jebanego dnia sądu, Sam! Pierdol się! Sam. Nie rozumiesz? Możesz coś przyspieszyć albo opóźnić, ale nie zatrzymasz tego, co zaczęliśmy. Możesz ze mną wygrać, ale nie uratujesz jej. To wszystko to przegrana sprawa. Chodź po mną. Jezu, jak dobrze ma te wyrzutnienie, bo się naprawdę przydadzą. Coś ty strzelił, chłopie! Może w ryj? Sam!
Okej. Okay. Koniec amunicji. Żegnam. Teraz ta. O! Okej. Okay. Co tym razem? Co tym razem? No dawaj. Pora na reset. Co to znaczy? Aha, czyli on po prostu będzie zmieniał ciągle pozycję. Nie, 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 nie! Kolejna wyrzutnia mi zdechła. Granat w takim razie. No idźcie, że stąd! Nie wiem, zdefiniuj pojęcie cudownie. Aha, no tak, są już tylko karabin. O kurde, ej, to nie jest ten sam, który był na początku, co tego typa wciągnął? Pamiętacie, nie? Strzelba. Zajebiście, co mi po strzelbie? W ogóle worki z krwią mi się już chyba skończyły. Dobra, dawaj, 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 zbieraj, zbieraj, zbieraj. Dawaj te... Dawaj te worki... Co, gdzie? Zabieraj łapy! Szybkościowy sód. Po co mi jest szybkościowy sód? Zabieraj, łapska! Chyba tobie, ale na pewno nie mnie. Dobra, granatnik, granatnik, granatnik. I bardzo dobrze. Tak. Nie wiem, czy zwykła amunicja ma jakiś sens. Potrzebuję tych tematów pocisku. Zabieraj te macki! Dwie macki. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Pierdolę ci paluchy, kurwa, przy samej dupie, jak kurwa... Jak Sauronowi i Sildu jest zrobił rozpierścienie. No zabieraj te paluchy! Założysz się? Chyba więcej, więcej! Zmień tę broń! Zrzuć to. Strzelaj taki dystans się nie przyda. Karabin. Tutaj sami. Kurwa, kolejny.
Out. Karabin z egzosłupi niepotrzebny. Jak długo zamierzasz się w to bawić? Do skutku! O! Super! Jest blokada! Nie mogę sobie stworzyć więcej rakiet! Rakiet nic. Nie wiem powiedzieć. Ty! Jak to zabrzmiałe! Dawaj, 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 dawaj! Let me go, let me go. A, dobrze! Co? Nie wiem, co to zrobiło, nie? Nie wiem, czy chcę się przekonać, co by to zrobiło. Szybko, reload. Właśnie tak sam! Dobra, widzę, warto jego czasem postrzelić z zwykłej amunicji, żeby go, wiecie, żeby mu osłabić tą kontrolę nad tym gigantem. Dobra. Kurwa, strzelba, ja pierdolę! Co mi strzelba pomoże na takim dystansie? Ale nie wiem, co by to miało zrobić, nie? Ale wolę tego uniknąć. Już, napierdalaj, człowieku! Super, strzelba się skończyła. XD. Może zamkniesz mordę? Szybko, kryptobioty, kryptobioty. Kolejny karabin, kolejny worek z krwią. Poproszę. No zabieraj te łapy, do kurwy! Co szkielet? Co szkielet hematogranatu, mam sporo. Kolejny karabin, dawaj karabin. Okej. Okay. Dawaj, 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 jakieś przejście potrzebne. Obrek z krwią też. Idę, idę! No kurwa mać, te kolejne z tych zjebów. Chyba to granat nie. Karabin. Jak to się mówi, do skutku. Jezu, spróbujcie, Jezu, jak to jest kolejny wydłużony, który mogę walczyć normalnie. To jakiś żart. Ja muszę w niego władować teraz. Dawaj, 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 dawaj. Jest! Padł! Padł czy nie? Chyba? Nie mogę się ruszać. Nie wierzę, wstał! O! Dobra, jest! Ukrywa się Hiralium, Jezus Maria. Dobrze, koniec. Ja pierdolę! Co za walka!